Włoską drużynę można było już oglądać w tym sezonie w Polsce. Lubę było bowiem grupowym rywalem Rysowi Rzeszów. Tę część rozgrywek ekipa z Civitanowy przeszła niczym burza, przegrywając jedynie na samym początku z Niemcami. PGS Krzew w fazie grupowej szło różnie, ale finalnie udało jej się awansować do kolejnego etapu. Zdecydowanymi faworytami zbliżającego się dwóch meczów są z pewnością Włosi, ale Bełchatowianie zapewniają, że tanią skóry nie sprzedadzą. Drużyna z Bełchatowa we wtorek przed południem wyjechała do Łodzi, gdzie będzie się już przygotowywać do środowego starcia. W ubiegłorocznych rozgrywkach obie drużyny spotkały się w fazie grupowej. We własnej hali Byłchotowienie ugrali seta, na wyjeździe pewnie 3 zera wygrali Włosi. Dwa sezony temu Byłchotowienie także mieli okazję mierzyć się z ówczesnym Kucinę Lubetreja. Wtedy w dwóch spotkaniach triumfowała PGS KRA, która najpierw na wyjeździe wygrała z rywalami 3-0, a następnie w rewanżu rozgrywanym w Łodzi straciła jedynie seta. Od tamtego czasu składy obu drużyn podda Zostały znaczącym zmianom, choć kilku zawodników z Bełchatowa pamięta smak triumfu nad Kucinę lubę. Między innymi Wlazły, Kłos, Lisinak i Uriarte. Spotkanie PGE z bełchatów w Kucinę lubę Civitanowa rozegrane zostanie w środę o godzinie 18.00. Będzie je można obejrzeć za pośrednictwem sieci Dolsat na kanale Polsat Sport.